do kąd jedziemy? Do Frankfurtu. La Fel Subwayu. Pozdrawiamy. Jeszcze powiedz tylko, co sobie zrobiłeś w rękę? Za małem. I zwichnąłem. Palca. Nie. Machnij. Kuba, gdzie jesteś? Zdałaś? Gdzie jesteśmy? W Berlinie. Nie ma pan? Mhm. Idziemy do mieszkania. Dobrze, sprawdźmy, czy ten kurz w ogóle do tego mieszkania. Będzie funkcjonował. Dawaj, dasz radę. Jak biało. Jest uroczo, w sensie jest ładnie. Super, jedno łóżko, rzeczko, żebyśmy przypadkiem mieli dużo miejsca. Witajcie moi drodzy. W końcu porządne intro. Dotarliśmy do Hamburga, do naszego mieszkania. Jest ze mną Kuba. I przyjechaliśmy tutaj na weekend. Za chwilę wychodzimy, więc myślę, że będzie lepiej, jeżeli w drodze opowiem wam, co my tu robimy, dlaczego tutaj przyjechaliśmy. I zdradzę wam po prostu główny punkt naszego programu. Tymczasem mieszkamy w przeuroczej okolicy, mam widok na najpiękniejszą kamienicę. Jest całkiem przyjemny dzień, przynajmniej jest trochę cieplej niż w Polsce. My lecimy coś zjeść i oczywiście zabieramy was ze sobą. To jest uliczka, na której mieszkamy. A my jesteśmy gotowi, ubrani. Jest ile stopni? 7. Jest 7 stopni, jest całkiem ciepło, aczkolwiek ja mam i tak na sobie milion warstw i idziemy na nasz pierwszy posiłek do Mamalicious, czyli do kanadyjsko-amerykańskiej jadłodajni wegańsko-wegetariańskiej, ale głównie wegańskiej, więc liczymy na dużą dawkę śmieciowego fast foodowego jedzenia. Kurczę, jak to jest pięknie, zobacz. Widzisz to? Widzisz tego jednorożca? Mam. Wtedy słuchajcie, bierzesz, wyjmujesz znak drogowy. Przeżyliśmy, ja przeżyłam najgorszą, najbardziej stresującą sytuację w moim życiu, jeżeli chodzi o obawę o swój los. Szliśmy jakimś strasznym parkiem, gdzie nagle zobaczyliśmy jakichś dwóch dziwnych typów wymieniających się jakimś dziwnym pakunkiem i zażartowałam do Kuby, że może to dealerzy. I nagle naszym oczom ukazało się, nie wiem, może 10 czarnoskórych mężczyzn porozrzucanych po tym parku. Jeden z nich do nas zagadał, a my szliśmy przez ten cały park, mijając pojedyncze osobniki. Słuchajcie, ja się cała trzęsę, po prostu się trzęsę, chodzi się płakać. A ten człowiek w ogóle się nie bał. Przez całą drogę mówię, nic nie mów, idź sobie, to są jakieś tam, co to są jakieś ofiary, oni nam nic nie zrobią. I może w sumie dzięki temu, że ty mówiłeś, to było mi lepiej. I obstawiałam, że mówisz tak specjalnie, żeby mnie uspokoić, a ty mówiłeś tak, naprawdę się nie bałeś. Nie no, no ani trochę. No, no to no, co, co, no nic by nam nie zrobili, no. No na przykład mogliby nas pobić. Nie, oni nie biją bez powodu. Znasz tych ludzi, to są twoi ludzie. Moi ludzie. Czas coś zjeść! Mamalicious! Na dobry początek makaron z serem. Uwaga, testujemy makaron z serem. Znaczy Kuba testuje. Dobre? Makaron z serem. Jest pyszny. Jest naprawdę pyszny. Wegański gyros. Wygląda obiecująco. Świetnie, moja dzielnia. Super. Ej, Kuba, chodź stąd. Ale to jest znowu jakaś dolina żula, no. Czy ty musisz szukać kłopotu? Twoje lody w temperaturze minus milion. Ogólnie Mamalicious moim zdaniem i zdaniem Kuby miałem wyciarak 8 na 10, ale twoje danie, czyli ten gyros, jedno z najlepszych wegańskich rzeczy, jakie w życiu jedliśmy. Naprawdę. Chcemy tam wrócić, testować całe menu, nie chcę uczyć żadnej innej knajpy. A teraz jedliśmy lody i idziemy na kawie, bo pierwszy dzień nie ma co się bardziej przemęczać, jest mega. To dość nie pokazywaliśmy. Gdzie jesteśmy? Na Hanseatic Trade Center. Jesteśmy już na
tej części takiego ścisłego centrum przy zatoce. Jest maksymalnie zimno, a my sobie zjedzamy i jest bardzo nieprawda, pięknie. Cieplutko jest, ortalionik mam założony. Zobaczcie, co będziemy jutro robić, to dopiero będzie wyzwanie dla mojej temperatury. W każdym razie komuś jest znowu głodny. No, idziemy na pizzę. Świetny plan. Ta twoja ręka naprawdę jest piękna. Machnijmy chociaż. O Boże, no gdzie jesteśmy? W jakimś wielkim centrum handlowym i zamówiliśmy sobie burgera z... Ale czemu tu przyszliśmy? Jestem głodny. Nie, dlaczego do centrum handlowego? Zazwyczaj nie jemy w centrum handlowym. Bo jest super restauracja z burgerami serowymi i... Jest cała wegańska. Ale miałam nic nie jeść i zobaczyłam frytki, chili, onion. Pina. Akcent prosto z hamburgera. Z jalapeno i cebulką świeżą. O Boże. No, wyglądają nieźle. Chciałem zdjąć gips. Myślałem, że rękawiczko się tak. O mój Boże. No. To smakuje jak mięso. Mięso zwykłe. O, wszyscy do Vincent Vegan. W Polsce? Wszystko przy... Nie, na pewno są w Warszawie takie miejsca. Kręcimy. Witamy z dworca autobusowego, jest 7.20, a my idziemy do Heide Parku. Nie jest to może najbardziej fotogeniczne miejsce, ale dworce autobusowe zazwyczaj są dosyć specyficzne. Smoothie z węglem aktywnym. First impression. To jest dziwne. Dziwne, ale dobre. Moi drodzy. To był... Przyjechaliśmy sobie autobusem. Mieliśmy jechać autobusem do miejscowości Zoltau i stamtąd wziąć sobie zwykły autobus do parku. Sprawdziłam sobie dojazd, mówię, kurczę, ten autobus idzie dopiero o 12, będziemy się coś wymyśleć. Uber, jakiś pociąg, coś wymyślimy. I nagle pan mówi, że autobus się zatrzymuje na parkingu samochodowym ileś kilometrów od miejscowości Zoltau. I jesteśmy jakieś 15 km od samego Heide Parku, nie ma stąd żadnego transportu, bo jakiegoś dwóch autobusu, pociągu i mniej 40 minut pieszo. Więc zaczęliśmy podchodzić do ludzi na parkingu i zaleciliśmy uroczą panią ze swoją mamą, które zawiozą nas. Boże, jeszcze 5 minut temu myślałam, że jesteśmy w totalnej po prostu. Cudowne, ludzie są naprawdę bardzo mili. Generalnie pocieszyliśmy się trochę, a potem przypomniała nam się, że nie mamy jeszcze wrócić tutaj, bo nasz autobus podobno również jest z tego dworca autobusowego. Nie jest dworzec, z tego parkingu. No, ze stacji. Myślę, że na pewno znajdziemy jakiegoś parka, który nas zawiezie, więc będziemy... Pomyślimy o tym później, a tymczasem jesteśmy w amerykańskim dinerze na porannych frytkach i herbacie, czekając na panie, które nas zawiezie. Cóż za miły początek dnia, mamy dopiero 9 rano, a już się wyobrażam. Nie powiem, śniadanie jak talala. Generalnie pachnie tutaj pięknie. No, to jest kosztuje. O Boże. O Jezu. Dobre? Mhm. Kwintesencja niemieckości, czyli w zwykłej amerykańskiej knajpie na parkingu, barze. Mamy 3 wegańskie opcje, plus oczywiście też frytkowe, sałatkowe rzeczy w karcie. Kuba! Skąd wysiadłeś? Z samochodu jakiś. Ej, tak pomyślałam, że to brzmi jak jakiś prank. Jakby nas ktoś... A możesz nagrać panią, jak wjeżdża. Uuu, dzięki! Pani! To brzmi tak, jakby ktoś się z nami założył. Założy się, że dojedziecie tutaj na... na ten... Boże! Nie będziemy złowić! Stopem. Dotarliśmy, chodzimy, jest zimno. Musimy ogarnąć powrót. Ale cóż, idziemy. Jesteśmy na pierwszym rollercoasterze. Jest zimno. Jeszcze nie wiemy, jak wrócimy. Jeszcze nie wiemy, jak wrócimy, ale damy sobie jakąś radę. Nie mam miejsca na nogi i bardzo mnie to denerwuje. No ruszasz mi kadrę, bo chciałam tak trzymać. Nie mam miejsca, nie mam gdzie nogi schować. Drodzy, teraz już mówimy. To za nami. Jeszcze jedna ekstremalna też za nami. I 3 do odkrycia. Jest tak zimno, ale się nie przyjmujemy. A daj na raz jest drzewo. Let's go, shall we?
burgerami, bo miejsce z falafelami zmieniło się w tym roku na miejsce z burgerami. No cóż, 100% wegański burger. W tym miejscu sprzedają też normalne, więc mam nadzieję, ty testujesz, czy to nie jest normalne mięso. Widać. Ma ser? Jest dobry? Ma jakiś sos? Okej, da się zjeść? Tak. Lepsze niż wczoraj? Nie. Moi drodzy, zmiana planów, a raczej kontynuacja planów. Wychodzimy, najeździliśmy się. Idziemy na pociąg. Idziemy na dwa pociągi, bo chyba inaczej się nie zorganizujemy. Szczególnie, że nasz autobus jest dopiero o 5, a jest 16:30, a my już chcemy powoli do domu. A tak naprawdę dokąd chcesz? Na jedzenie. Nie ma dla! Foodbooki z Kubą powinny być. Udało nam się dojechać do jakiegoś Buchholz pociągiem, gdzie było jakieś miliardy, które zapisaliśmy. A teraz jesteśmy już do Hamburga. Prawie. Jesteśmy wykończeni. Ja nie czuję stóp. Mnie tak obtarło. No, ja bym poszedł spać. Bardzo dobre. Okej, witamy w raju. Wegański kurczak burger. Kawałki awokado smażone w panierce, sos orzechowy, u Kuby to co wczoraj. Czy to raj? Jakby ktoś nie wierzył, tutaj mamy kurczaka. Miejsce nazywa się Vincent Vegan, więc równo nie jest kurczak. Ale coś pysznego. Plus ten orzechowy sos. Życie. Mój poranny kurs po kawę zaliczony. Jest niedziela, słuchajcie, godzina 12. Ja dopiero wróciłam z kawiarni z moim sojowym latte. Śniadanie gotowe, moi kochani. Dzisiaj w końcu jakiś posiłek w domu. Mamy granolę, mamy owocki, z tej banan i mieszanka owoców leśnych, nasiona chia, kawa, smoothie i do tego będą jogurty. Jeszcze jak sobie wszystko nałożymy, też wam może pokażę. Nieskromnie przyznam, że prezentuje się to całkiem nieźle. Jeszcze trochę nasion chia, precel i my siadamy. Była zmiana czasu, jest 12:30 chyba nawet. Ja myślę, że twój gips to będzie w roli głównej w tym filmie, po prostu... Wszyscy się będą pytali. Psuje wszystkie te ujęcia jedzenia na pierwszym planie. Nie wiem jak wy, ale ja uważam jogurt z granolą i owocami za najlepsze śniadanie na ziemi. Dzień dobry kochani, jest niedziela, 25 marca i dzisiaj jest tak naprawdę najważniejszy dzień naszego wyjazdu i wydarzenie, które sprawiło, że wpadłam na to, żeby w ogóle pojechać z Kubą do Hamburga. A mianowicie, w ogóle jesteś tam, Kuba? Jestem. Nie widzę cię. Idziemy na koncert Harry'ego Stylesa do Barclaycard Areny. Była dzisiaj zmiana czasu, więc jest obecnie, nie wiem nawet która godzina, jakaś 15. My idziemy coś zjeść, a potem koczować pod koncertem. Musimy odebrać bilety z kasy, nie mamy pojęcia ile tam będzie ludzi, także to będzie bardzo ciekawe. W każdym razie w ogóle bawi mnie to, że jest niedziela, a dopiero teraz wam mówię, jak to się stało, że w ogóle tutaj jesteśmy. Jutro jest poniedziałek, to może wam w ogóle wyjaśnię, jak to wszystko się, jak ja to wszystko zorganizowałam, skąd przyszedł pomysł na to, żeby robić tego dnia to, tego to, bo w ogóle nie zrobiłam wstępu, sobie teraz to uświadomiłam. W każdym razie my musimy lecieć, głód nas woła, mimo że śniadanie było naprawdę super i powiem wam szczerze... Spodnie. Masz brudne spodnie? Brudne. No trudno. Powiem wam szczerze, że jak sobie myślę, ile się płaci za takie śniadanie w knajpie, to aż serce boli. W każdym razie polecamy, jeżeli chcecie wyjeżdżać w fajne miejsca i trochę zaoszczędzić, kupujcie, szczególnie w Niemczech, gdzie w sklepach macie tak naprawdę wszystko, zróbcie sobie fajne śniadanka w domu i mówię, u nas to się super też sprawdziło, dlatego że chcieliśmy odpocząć po wczorajszej zabawie i po chodzeniu, nasze stopy po prostu odpadają. No i dzisiaj też nas czeka spory wysiłek i pewnie mnóstwo stania. Słowotok jak zawsze, bierzemy ze sobą tylko telefony, także będziemy coś dla was nagrywać z koncertu i z kolejki, ale no już nie aparatem, bo się boję, że nam zabiorą. No, to tyle. Lecimy! Moi drodzy, jesteśmy już... No i co z tego? Jesteśmy... No, przecież ty zazwyczaj masz dystans z takich rzeczy. Mamy miejsce pod całą sceną. Stoimy pod całą sceną. Nie ma tutaj prawie nikogo. Nie kumam ludzi, którzy koczowali, skoro może tutaj było przyjść na chillu jak my. I jesteśmy, no... Będzie to bardzo ciekawe. Yeah!
Wróciliśmy. Machaj. Cześć, byłeś ze mną na koncercie Harry'ego. Jesteś spoko bratem. Serio, Koła był jednym z niewielu reprezentantów płci męskiej. Śmiał się tylko, że jedyne osoby... Au! Ała! O Jezus! Co ja zrobiłam? O Boże, co mi się tu wbiło? W każdym razie Koła był jednym z niewielu reprezentantów płci męskiej na koncercie. Było super. Moim marzeniem było iść na koncert Harry'ego Stylesa, ponieważ mam 5 lat. I kupiłam te bilety w przedsprzedaży strasznie dawno temu, już w październiku. Ale tak jak obiecałam, jutro wam więcej wyjaśnię. Pa, szklanku. Ładnie, nie zrobiłyśmy tego. Room toura. Ale no już trudno. Bardzo to było ładnie. Bardzo ładnie. Która? A, pani, która zabezpieczyła swoją szafę. No, dobra, lecimy. Go, go. Witamy was w poniedziałek. Obiecałam wczoraj, że wyjaśnię wam, co my tutaj w ogóle robiliśmy i po co tutaj przyjechaliśmy, więc generalnie cała idea była taka, że kupiłam bilety na koncert Harry'ego, który odbył się wczoraj, bardzo, bardzo dawno, i zapytałam Kubę, czy pojedziecie ze mną. Więc kupiłam bilety, dostaliśmy, że tam kiedyś się rozliczymy, bla, 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 bla. A wymyśliłam sobie, że połączę ten wyjazd do Hamburga z wyjazdem urodzinowym, więc na urodziny 16 mojego operatora zamówiłam Heide Park, czyli park rozrywki, i po prostu taki dłuższy weekend w Hamburgu. Ale głównym punktem, całym jakby początkiem tego pomysłu, był koncert Harry'ego, który był wspaniały. Może jeszcze później o tym więcej poopowiadam. Nie obcinasz mi czasem głowy? Nie. Ale było naprawdę świetnie, był przezabawny, pięknie śpiewał i to było jedno z moich marzeń. Może mam 12 lat, ale naprawdę było warto. Kuba, powiedz, czy było spoko? Było bardzo spoko. Bo może nie jesteś jego targetową publicznością, no. Myślę, że właśnie jesteś, ale nie byłeś ono popularnym tym zjawiskiem. To naprawdę było na poziomie. Mamy ostatni dzień, o 18.50 jedziemy, także teraz się troszeczkę jeszcze poszlajamy i wracamy do Polski, do Katowic. Mimo, że jesteśmy z Łodzi. No nic, zobaczymy. Lecimy. Nie ma jak zakończyć pokeballem. Tęskniłam. Jest super. Pożegnalny posiłek na poziomie, nie powiem. Najlepiej. Let's go. Tańczysz se? Idziemy. Oh yeah. Welcome to the big world. Kit, numer? Nie. 38.